No witam wszystkich. Ładną mamy dzisiaj pogodę. Robię taki las. Też okolice Niemczy, dolnośląskie. I tutaj miałem pierwszego gołąbka. Słyszałem, że pojawiły się opieńki, dlatego szukam. No dobre i to, jak na początek. Wziąłem większe wiadro. To mogą być. Na razie nie ma, chodzę od prawie pół godziny. I na razie nic takiego. No tylko ten gołąbek. Tutaj mam, teraz pokażę od razu jakieś. Najpewniej to są chubiaki. Tak one wyglądają. No dobra. Jak coś będzie, to się odezwę. Dwa kolejne, ale to nie gołąbki. Tylko podgrzyby zwane zajączkami. Taka nazwa. Cały czas króluje, trochę podstarzałe, ale po korzeniu widzę, że nie są robaczywe, także można wziąć. Już coś jest, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ten las to są wzgórza gumińskie, czyli przedgórze sudeckie, no to całość to jest przedgórze. Tutaj są mi wąwozy i takie pagórki. No cóż. Idziemy dalej. Kolejne dwa gołąbki, takie trochę suchawe. Nie wiem, czy to czasem nie nazywa się dokładnie gołąbek fiołkowonogi. Wiem, że są jadalne, bo je zbierałem już nieraz. Wypadł mi jeden. No. Ten trochę gorszy stan. No ale... ale myślę, że do wzięcia. No na pewno do wzięcia. Dobra. Jak coś dalej będzie, to oczywiście się odezwę. Na razie. I w tym miejscu tutaj korzeń wyrzucony już. Czubajka kania. No podstarzała, bo kanie już się praktycznie kończą. Ponieważ sezon na kanie trwa chyba do listopada jakoś. Ale jest. Najważniejsze, że jest. Niezbyt duża, ale może być. I to mnie bardzo cieszy. No nic. Spaceruję sobie tu, za chwilę przejdę tam na tamtą drugą stronę. Pomalutku tam coś zaczynam dostrzegać, może podejdę. O tych opieńkach mówiłem, ale na razie ani śladu. Na razie ani śladu. No zobaczymy. Na razie tylko tak pokazuję z grubsza, jak idę tam, coś mówię, dostrzegam, ale to jest chyba liść. Chyba tak. A już byłem pewien, że tutaj dostrzegłem, ale to jest ten muchomor czerwieniejący. On tutaj rośnie. Tu nawet mogę pokazać. Najprawdopodobniej, bo ja o tych muchomorach już mówiłem, ja ich nie zbieram. Ale tylko pokażę. Tak wyglądają. Jeden i drugi tutaj. Ja nie mam pewności co do nich, także bo łatwo je pomylić. Aż tak dobrze się nie znam, żeby po prostu każdy jeden gatunek grzyba jadalnego zbierać. No dobra, nagadałem się trochę, także idę dalej. No i znalazło się kilka opieniek, tak jakby. Tak one wyglądają mniej więcej. Zapach. No jest ich parę, ale tak szału mówię nie ma. Tu jeszcze chyba jedna. Taka mała, nawet czy dwie. Coś takiego. Tutaj zaczynają też wyrastać. A to oznacza, że drzewo jest porażone, bo opieńka jest pasożytem. Także parę sztuk jest. Nie ma tak na razie za dużo. Opieńka to jest ogólnie pasożyt. Także warto o tym wiedzieć. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to się odezwę.
I tu mam gatunek muchomora, oczywiście tylko pokazuję edukacyjnie, plamisty najprawdopodobniej. To jest muchomor trujący, a zerwałem, żeby tylko pokazać. Tak on wygląda. No trochę różni się od tego czerwieniejącego, ale przede wszystkim tym, że jego korzeń nie jest czerwonawy, tylko biały, jak widać. No ale tak czy tak mówię, to w ogóle muchomorów nie zbieram, bo nie jestem przekonany. Dobra, teraz schodzę do takiej drogi, będę szedł w tym kierunku. No i zobaczymy, co jeszcze się pokaże. Na razie. I kolejny, tym razem gołąbek. No, tak wygląda. Taki podstarzały. No tak mówię, za bardzo to grzybów nie ma. Niestety. Nawet tych opieniek tak nie chce się trafiać. No, parę się trafiło. No, ale tak chodzę, chodzę i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Jakby coś było, oczywiście to dam znać. No i kolejny bohater dzisiejszego odcinka, gołąbek zielony. Zielonawy właściwie. No. Taki stan nie najlepszy, ale może być, może być. Ląduje do kolekcji. Jak na razie jeden. Ale trzeba się pokręcić. Tutaj miałem taką mączkę. Fajne widoki. Na wzgórza i tak dalej. No i pomału się kręcimy. Pomału się jeszcze kręcimy. Bo trzeba się rozglądać. Dzień się jeszcze nie kończy. Także jak coś będzie, to się odezwę. I kolejne bohaterki. Tutaj mamy już niektóre ścięte opieńki właśnie. Tak, taka mała. Korzeń gruby jak nic. Tu też. No i tutaj. Tych to raczej nie będę brał, bo one takie jakieś dziwne trochę. Wszystkich brał nie będę, no bo po to sobie od razu tak wiadro zapełniać. Te tak, te będę brał. Za chwilę je zetnę. Tu jeszcze mam gdzieś koło nogi taką kępkę, ale zobaczymy. O, i nawet zajączek się znalazł. Ha, koło tych opienik właśnie. Ale te są takie byle jakie. Wezmę te z grubymi korzeniami. No i mamy jeszcze podgrzyba. Tak wygląda, no. Troszeczkę podpleśniały, ale myślę, że tą pleśń da się jakoś, taki biały nalot raczej, da się to jakoś usunąć i oczywiście wezmę. Dobra, to pościnam to, co mam pościnać i do następnego. I kolejny bohater, czuwajnik ponury. Tak to wygląda. To ten, co miałem ostatnio, on właśnie jak uszkodzisz blaszki, że tak powiem, to on tak czerwienieje. Ale w smaku jest dobry, bo ostatnio jadłem, także można go przyrządzać jak kanie. A z racji tego, że tych kan nie ma praktycznie za dużo, no bo spotkałem się tylko jedną, no to go biorę. Dobra. Bo niektórzy mogą uznać, że jest czubajka czerwieniejąca. No nie do końca. Czubajka czerwieniejąca wygląda trochę inaczej. To jest czubajnik ponury. Czytałem na jego temat, także wiem. Tak on wygląda właśnie. Dobra. Kręcimy się jeszcze po tym wzgórzu. Tutaj. No i pogoda się nie zmieniła, także można jeszcze chodzić.
No i po godzinie chodzenia tak bez efektu, gołąbek kolejny. No, chodzę dzisiaj już prawie 5 godzin w sumie. Teraz patrzę tutaj na te konary, bo tu też lubią nieraz rosnąć opieńki. Tu mamy też trochę tych drzew powalonych. Także no, może coś być jeszcze. Miejmy nadzieję. Tak teraz sytuacja wygląda. No nie jest za dużo. Jest tak średnio, bym powiedział. Sezon grzybowy się pomału kończy. I to jest moje jedno z ostatnich grzybobrań w tym roku. Niestety. Ale być może jeszcze na jedno albo dwa się wybiorę. Zobaczymy. Zobaczymy. Także. Ale skupmy się na dzisiaj. Jak dzisiaj coś jeszcze będzie, to się odezwę. Na razie. Kolejne opieńki, nawet ładnie pachnie. Te też ładnie pachną. No. Tylko takie starsze trochę, to one mają taki ciemniejszy kolor tych blaszek. Oczywiście je biorę. Powykrzywiamy strasznie. Ciężko. Tak przyrośnięte, że ciężko je wyrwać. No ale wezmę. Ona się tak trochę rozleciała, ale też mogę wziąć. I tutaj taką mniejszą jeszcze miałem. No. Tak wygląda. Tu się jedna całkiem rozleciała. Tu nawet nie ma co patrzeć. Tam też coś rośnie, ale to nie jest raczej opieńka, tylko coś innego. A przejdę tak obejrzę to drzewo dookoła. To jest brzoza. A przy brzozach one lubią rosnąć. O, są panie. Są tutaj. Takich bardzo starych to ja nie będę brał. Mówię od razu, te mniejsze. Jest ich tutaj trochę. Te mniejsze. Tam jeszcze jest parę. Także wziąć można, no. Tutaj wyrastają, widzę. Bardziej to są opieńki miodowe. No jasne. Tak one wyglądają. Ciemniejsze takie. Czy ciemne, przepraszam. Ciemne. No dobra. Muszę mieć dwie ręce wolne. Tu, jak mówiłem, to nie jest opieńka, także tego nie ruszam. A z tych. One takie duże też potrafią rosnąć. No to zobaczymy, która się tam nada, to wezmę. To na razie. No i pora na takie krótkie podsumowanie. Tu są te opieńki. Są opieńki ciemne najpewniej. Tutaj mam trochę tych innych, tych bardziej miodowych. Tak to wygląda. No kolor jest inny, jak widać. Tu też to bardziej byłaby opieńka ciemna. No i tak poza tym, do tego trafiło się najwięcej. Tak. Ten czubajnik ponury. Zając. Znaczy podgrzyb zwany zającem. Kilka gołąbków. Może pokażę tak ten jeden. Tam jeszcze była czubajka kania gdzieś. Na samym dnie jest. Tu dwa kolejne zające. Teraz w tych opinkach się doszukasz, to będzie ciężko się doszukać. Kolejny gołąbek. Ta czubajka jest na samym dnie, dosłownie. O. Na samiutkim dnie. Ale jest. Ale jest.
Te dwa zające. Tam trzy, bo tam jeszcze jeden był. Jest. Tutaj. No i gołąbki. Jak to je mówię, i reszta to opinki. Także tych opieniek jest najwięcej. Ogólnie jest jeszcze wysyp opieniek. Dlatego ich jest trochę sporo. Tak sobie to wyglądają. Kapelusze, no, kolory są różne. No bo to są i opieńki miodowe, i opieńki i opieńki ciemne. Ale są. To nic. Także grzybobranie w miarę udane. Tak to wygląda. I co? Na filmik się trafi na kanał, także miłej reszty dnia życzę wszystkim. Miłej niedzieli. No i do następnego filmiku. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że grzyby jeszcze w tym roku będą. Ciągnik pojechał, także trochę zakłóca, no ale cóż. Mam nadzieję, że grzyby jeszcze w tym roku będą. Także jeszcze raz do następnego. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.